Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radia Żnin FM. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jerecka. A dzisiaj razem ze mną pan Tomasz Kujawa, radny gminy Pakość i człowiek, który postanowił pomóc jednej z rodzin w naszym powiecie. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie. Panie Tomku, zacznę może od tego, że ze Żninem był pan związany przez kilka lat, bo pracował pan w Żninie. Tak, w sumie nawet się związałem na 5 lat i bardzo wspominam to sympatycznie i wracam tu z sentymentem. Pracowałem w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej jako funkcjonariusz, strażak czynny, który wyjeżdżał na tym terenie do działań ratowniczo-gaśniczych. Stąd chęć pomocy innemu człowiekowi? Myślę, że tak, że to też potęguje to wszystko, chociaż te działania gdzieś zaczęliśmy wspólnie ze znajomymi już kilkanaście lat temu. Zawsze gdzieś chcieliśmy uczestniczyć w pewnych procesach w naszej małej miejscowości, którą nazwaliśmy swoją ojczyzną, i tam zawsze gdzieś sobie działaliśmy. Na początku bardziej własnymi siłami, później troszeczkę trochę więcej osób do nas dołączyło i coś tam działamy, i myślę, że na pewno na plus. Panie Tomku, ja nie spotkałam pana tutaj za czasów pracy zawodowej. Spotkaliśmy się dzięki mediom społecznościowym i zauważyłam, że jest rodzina z Zalesia Barcińskiego, która potrzebuje pomocy. Pan tą rodzinę zauważył, a właściwie tutaj koleżanka chyba, tak? Co to za rodzina? Jakie są problemy? Tak, co pani fajnie wspomniała, to Agnieszka Soska właśnie zna bardzo dobrze tą rodzinę, dlatego że jej córka chodzi do szkoły z ich córką, zna problem tej rodziny, zna rodzinę, wie, co tam się zadziało i tak dalej. Poprosiła mnie z racji tego, że się znamy, poprosiła mnie o pomocy tej rodzinie z racji tego, że odebrano im córki, znajdują się w placówce wychowawczo-opiekuńczej. Ta sytuacja tej rodziny jest dlatego, że też mieszkanie, które oni tam gdzieś mieszkają, czyli dom jednorodzinny, no, jest w tragicznym gdzieś stanie, jak i na zewnątrz, jak i wewnątrz. Spowodowało to prawdopodobnie to, że no, dziewczynki musiały być umieszczone tam, gdzie teraz są, no ale po poznaniu tej rodziny, rodziców oraz dziewczynki, jestem przekonany, że tam jest miłość i tam jest dbanie o te dziewczynki, że ten powrót jest jak najbardziej potrzebny. Widać to po dziewczynkach, widać po ich emocjach i po twarzy, że ta chęć powrotu do domu jest. No i ta pomoc się narodziła właśnie przez to spotkanie i widać, że ta pomoc jak najbardziej jest im potrzebna. Narodziła się taka akcja, w której stwierdziliśmy, ok, spróbujemy w jaki sposób im pomóc, może chociażby delikatnie wyremontować im pomieszczenia w środku, które na pewno już latami nie były remontowane. Ten aspekt mieszkaniowy tutaj zaważył na tym, że te dziewczynki trafiły do domu dziecka? Znaczy, konkretnej przyczyny nie jest mi znana, z informacji od rodziców też im jest nieznana cały aspekt prawny, jaki tam jest. Ja nie wchodziłem w kwestię prawną, no, na pewno jest na to podstawa prawna, sąd nie zabiera też bezpodstawnie, na pewno jest odpowiednie uzasadnienie. Niemniej bardziej zadecydował chyba serducho. Po prostu przyjazd do tej rodziny, wysłuchania ich, spojrzenia im w oczy spowodowało to, okej, wchodzę w to. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień walentynki i o tej miłości mówi się dużo tego dnia, bardziej może między kobietą i mężczyzną, ale przecież też pamiętajmy o tej miłości rodzicielskiej. Panie Tomaszu, pan to był w piątek z rodzicami dziewczynek właśnie w domu dziecka w odwiedzinach. Widział pan tą miłość, która jest mimo tej niezawinionej biedy, która się tam pojawiła? Tak, tam miłość widać, dziewczynki czekały z niecierpliwością. Rzucanie się gdzieś w objęcia rodziców było od razu momentalne, nie mogli się sobą nacieszyć przez te pierwsze minuty wizyty, gdzie później też trzeba było odbyć troszeczkę papierologicznej rzeczy, to było widać, że to było nie do rozerwania,
ta więź i widać, że te dziewczynki, tak jak powiedziałem już wcześniej, widać tu w ich oczach, one chcą wrócić do domu. Więc tutaj sporo pracy, żeby te dziewczynki wróciły do domu, o tym za moment, ale jeszcze panie Tomku zapytam o to, w jakim wieku są dziewczynki? 14 i 17 lat. Czyli to oznacza, że wkrótce starsza z córek tutaj państwa będzie mogła opuścić dom dziecka. Tak, z tego co wiem, to gdzieś to będzie sierpień, będzie już pełnoletnia, więc będzie mogła podjąć taką decyzję dobrowolnie i powrócić do domu. Pewnie tak się stanie. Z tego, na 100%. Wtedy tylko walka zostanie tak naprawdę o tą młodszą z córek, 14-latkę. Tak, 14-latka, 14 lat, z tego co wiem, to skończy 25 lutego, czyli niedługo. Panie Tomku, to zdjęcie zamieszczone w mediach społecznościowych spowodowało taką falę dobroci, którą pan odebrał przez telefon i nie wiem, czy udało się panu wszystkie te telefony odebrać, ale jeszcze chyba tego samego dnia skontaktowałam się z panem, żeby tutaj pana zaprosić na tą rozmowę i już wtedy mówił pan, że sporo osób, sporo firm zadeklarowało chęć pomocy rodzinie właśnie z Zalesia Barcińskiego. Tak, powiem szczerze, rozmawiając sobie z Agnieszką, stwierdziliśmy, ok, napiszemy, może ktoś da nam jakieś farby, podstawowe elementy, resztę sobie sami dokupimy i pomożemy tym. Wpis spowodował niebywałą lawinę ludzi, którzy się do mnie zgłosili z chęcią pomocy. I zaczęło się to tak nawarstwiać, że jak zacząłem sobie to spisywać na kartce, co posiadam, to myślę, że jestem w stanie wyremontować go nie tylko wewnątrz, ale na zewnątrz. Mam ludzi, którzy wymienią stolarkę okienną, mam ludzi, którzy wymienią poszycie dachowe, ocieplą ten dom, postawią nowe ścianki, może nie nowe ścianki, ale regipsy w tych pokojach. Mamy cały asortyment, lodówka, pralka, no wszystko praktycznie od A do Z. Myślę, że taki konkretny, generalny remont. Ja widziałam nawet w komentarzach, że padały takie tutaj pomysły, zgłoście tą rodzinę do programu Nasz Nowy Dom. I wy chyba ten nowy dom będziecie w stanie bez Katarzyny Dowbor wybudować. Oj tak, było dużo gdzieś sugestii, dużo też telefonów, w wiadomościach prywatnych, czemu pan nie zgłasza? No i staram się odpisywać, mam nadzieję, że ten wywiad pomoże mi troszeczkę, bo jak kogoś pominąłem, to od razu z góry przepraszam, to nie jest to, że nie chcę z kimś porozmawiać lub odpisać, ale naprawdę zadziało się dużo, bodajże 1400 udostępnień tego wpisu było, więc no to jest spora rzesza ludzi, którzy to udostępniła i w tych wpisów było przeogrom, ale myślę, że zrobimy coś, co pani Katarzyna robi na co dzień, my zrobimy to tutaj u nas w naszym powiecie w Żnińskim, więc... Jest to duży domek, ten, w którym mieszka rodzina? To jest około 140 metrów kwadratowych domek. No taki właśnie na miarę tego programu. Jakie do tej pory były warunki mieszkaniowe? Jedna część tego domu, czyli łazienka, jeden pokój był wyremontowany. Już ktoś wcześniej też starał się pomagać tej rodzinie, która gdzieś tą pomoc przyjęła. No ale druga część tego mieszkania no, nadal wymagała, też zostawiała dużo do życzenia, tak jak powiedziałem. Myślę, że ten remont to był robiony chyba w momencie, kiedy był pierwszy raz budowany. No i nie było tam, ta instalacja jest stara, przestarzała. Myślę, że też tam... Więc tak naprawdę generalny remont. Generalny remont. Generalny. Nawet mamy tutaj jednego mieszkańca ze Żnina, który się zobowiązał, że zostanie kierownikiem budowy. Pomoże nam formalnie to przejść ten cały proces, żeby to jednak było po Bożemu zrobione. Także mamy sztab ludzi, ja tylko muszę się niestety zorganizować logistycznie i się stać nadzorującym budowę, czego nie miałem nigdy miejsca w swoim życiu. Ale swój dom pan budował? Nie, mieszkam w bloku, więc nie mam własnego domu, więc będzie to mój pierwszy. Nie swój. Nie swój. Panie Tomku, kiedy chcielibyście, żeby te prace pierwsze zostały już wykonane? Kiedy chcielibyście, żeby ten nowy dom w Zalesiu Barcińskim stanął? Pierwsze, co musimy, to musimy zrobić zgłoszenie, bo jednak wymiana stolarki okiennej i poszycia dachowego na nowe wymaga zgłoszenia do starostwa. To będzie gdzieś trwało od 2 do 3 tygodni, taką mam informację od kierownika budowy, który będzie to prowadził i będziemy mogli robić pierwsze remonty. W międzyczasie myślę, że w ciągu tych 3 tygodni do miesiąca jestem w stanie rozpisać sobie
jakie etapy możemy, od jakich etapów powinniśmy zacząć, zebrać już na tyle materiał. Materiał będziemy mieli prawdopodobnie zebrany w świetlicy. Pani sołtys tej miejscowości też się zdeklarowała z pomocą. Zbierzemy te całe materiały, a później będziemy rozpisywać po kolei pierwsze etapy. Na pewno jednocześnie pójdzie wewnątrz, czyli nowa instalacja elektryczna, nowe postawienie ścianek oraz zewnątrz, czyli będzie ocieplenie, stolarka okienna, drzwiowa, poszycie dachowe i mamy też pana, który stwierdził, że dociepli nam dach, czyli to ciepło nie będzie im uciekało w tak zimę, jak teraz też mieliśmy. Super. Ile taki remont może potrwać? No myślę, że jakieś 3 miesiące, bo ludzie, którzy będą chcieli nam pomóc, bo oprócz materiałów jeszcze musimy mieć ludzi, którzy to wykonają. Powiem, że jest dużo osób anonimowych, nie chcę gdzieś się ujawnić, ale każdy się zdeklarował, że po pracy, w weekendy chce się poświęcić. Więc no będziemy to robić jednak po godzinach pracy w weekendy, więc ten czas się na pewno wydłuży, no bo w tygodniu jakbyśmy to robili, to by było szybciej. Niemniej... No musicie pracować. Musimy pracować, tak. Więc też te obowiązki codzienne nie pozwolą pewnie wam, ale to i tak myślę, że te 3 miesiące to taki dosyć szybki okres czasu. Czy rodzina wtedy będzie też mogła przebywać w domu, czy będzie wymagane jakoś tutaj jakieś lokum zastępcze? O, jak mnie pani co chwilę wywołuje, tak do tablicy, powiem, że zarazu mi się pojawia kolejna dobra osoba w tym całym procesie. Kolejna osoba, która się zdeklarowała. Ale to chyba dobrze spotykać takie osoby na swojej drodze. Powiem, że przerosło to moje oczekiwania. Stwierdziłem, że no, fajnie by było coś pomóc, ale zobaczę, jaka jest moc tego internetu, ile osób się odezwie, ale zrobiło się naprawdę przeogrom ludzi. No i mamy pana, który się zdeklarował, że na czas remontu udostępni im pokój dwuosobowy z kuchnią i z łazienką, na czas remontu mogą tam sobie mieszkać, funkcjonować i nie będzie żadnego problemu. Super, bardzo dziękujemy tym wszystkim osobom, które w sumie z dobroci serca, to serce jest jednak nie tylko takim mięśniem, który pompuje krew, jak się okazuje. Tak, myślę, że to tak jak ja wcześniej wspomniałem, to serduszko zadecydowało o tym, że chcemy w to wejść. Nie analizując dokładnie całej sytuacji, po prostu serce zadecydowało, tak, to jest to. I moim zdaniem ludzie, widząc mój wpis, też u nich zadecydowało serducho a jest ono przeduże, przeogromne. Tutaj też na szali jest to ta przyszłość dziewczynek, prawda? Ale tutaj też pojawiają się kolejne dobre informacje, bo tutaj poza anteną rozmawialiśmy o tym, że i dyrekcja zespołu szkół w Kościelcu jakby widzi chęć pomocy tutaj dziewczynkom, jeżeli chodzi o edukację. Zresztą wy, tutaj pan i pani Agnieszka też deklarujecie, że nie chcielibyście wyremontować tego domu, zostawić tej rodziny i już takie pierwsze kroki też zostały przez was poczynione, bo chociażby, co może wydawać się niektórym zaskoczeniem, że pan, który miał tutaj ojciec rodziny, który miał możliwość pobierania tej emerytury, nie miał jej, a dzięki wam taki wniosek został złożony. Tak, Agnieszka Soska, przy okazji pozdrawiam się serdecznie, ale bardzo mocno pomaga tej rodzinie, tak jak sobie powiedzieliśmy, i też dostając też informacje od ludzi, okej, pomożemy jednorazowo, fajnie, ale co dalej? Więc chcemy też, żeby ta pomoc nie była tylko jednorazowa, ale też na długie lata, żeby jednak pomóc. Czyli tak, panu chcemy pomóc znaleźć pracę, ale ma też lata emerytalne, więc złożyliśmy wniosek o to, żeby tą emeryturę pobierać, szukać jakiejś pracy stałej, do pani jakąś dorywczą. No i to, co wcześniej sobie wspomnieliśmy poza anteną, no chcemy, żeby te dziewczyny przejęły tą inicjatywę i podtrzymały ten dom, który otrzymają w dobrej kondycji. Bo tutaj tak naprawdę to też wyniknęło z naszych takich rozmów poza już naszym spotkaniem na antenie, że tak naprawdę tej rodzinie też potrzeba takiej dobrej ręki, która ich pociągnie, poprowadzi i pokaże, w jaki sposób na przykład gospodarować pieniędzmi takiego asystenta, takiego anioła stróża jak wy. Tak, anioł stróż i tylko w opisie Agnieszka.
Anioł Stróż jest potrzebny, ci ludzie jak najbardziej chcą współpracować, jak najbardziej godzą się, żebyśmy... Tam też, tutaj warto też podkreślić, że to, tam nie pojawiały się różnego rodzaju patologie, bo też się mogą pojawić takie opinie, że tutaj jest to wynik nieodpowiednich zachowań. Tak, jak najbardziej to jest rodzina, w której panuje miłość, jest to, nie ma tam żadnej... Nie chciałbym to źle ująć, bo wiem, że dziewczynki będą to też słuchały. Tam jest naprawdę miłość. Miłość przede wszystkim, dbanie o tą rodzinę, ale potrzebny jest taki anioł stróż, który troszeczkę wyciągnie i pociągnie za tą rączkę tych państwo, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku, żeby pomóc też nie jednorazowo, ale już trochę dłużej. Mhm. Czy jeszcze jakieś rzeczy są potrzebne na ten moment? Czy jest tej pomocy na tyle dużo w tym momencie, zanim jeszcze zaczęliście ten remont, że może później pojawią się też takie jakby potrzeby dla tej rodziny? Tak, na tą chwilę 90% materiałów, które mamy, posiadamy, będzie nam brakowało nowy dach, bo dach jest Eternitu, mamy firmę, która odbierze od nas ten odpad zgodnie z decyzją też środowiskową na to, że będzie mogła ten odpad przyjąć, ale będzie potrzebować nowy dach, jakąś blachodachówkę, więc jeżeli ktoś jest chętny zasponsorować lub przywieźć taki dach na niewielki domek, to z miłą chęcią. Dużo rzeczy się nam zdublowało. Będziemy też dziękować, ewentualnie prosić, żeby przekazać to innym osób też potrzebującym. Dużo rzeczy mamy podwójnych, ale no, tak jak powiedziałem, muszę teraz zebrać to wszystko, co w wiadomościach posiadam. Już powstała duża rozpiska. Zebrać to, co posiadamy, w jedno miejsce. No i patrzeć, co jeszcze brakuje. Na tą chwilę, co mi przyszło do głowy, to ten dach. Trzymamy za Was kciuki, żeby jak najszybciej się udało pomóc tej rodzinie. Za dziewczynki trzymamy kciuki, żeby ta ich sytuacja się zmieniła. No i za całą w ogóle rodzinę chyba trzymamy kciuki, prawda? Jest Pan dobrej nadziei? Bardzo, bardzo dobrej nadziei. Widząc tą rodzinkę, tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że robimy bardzo dobrze. Dziewczynki, trzymajcie się, to jest tylko kwestia czasu. A rodzice to z nami do boju, nie? Bo też będzie nam potrzebna Wasza pomoc. To są właśnie przykłady takiej miłości, którą należy pielęgnować, to ta miłość w domu. W walentynki o tym przypominamy. Ale Panie Tomku, te serducha pojawiają się też w wielu innych akcjach, w których bierze Pan udział. Ostatnio chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy razem z Marcinem Kukajem tutaj zorganizowaliście gdzieś tam w mediach społecznościowych również taką akcję przez lajki, żeby pomagać. Zresztą lubi Pan chyba włączać się w tego typu akcje. Tak, jest to dla mnie naturalne, uwielbiam tego typu środowisko, czuję się jak ryba w wodzie, uwielbiam się spotykać z ludźmi, rozmawiać, działać, dużo mówić, jak widać zresztą. Jest to dla mnie środowisko, w którym się odnajduję. Z Marcinem Kukajem się poznaliśmy, przyjaźń od razu, no i działania przede wszystkim, pomagamy teraz środowiskom tam osoby z niepełnosprawnością, żeby jednak mogły ten sport zawodowo czy też w pewnych kwalifikacjach móc wystąpić i zdobywać pewne osiągnięcia, więc z Marcinem teraz działam na tej płaszczyźnie. Marcin się przekwalifikował z bycia strongmanem na pchnięcie kulą. Tak, Marcin przekwalifikował się i powiem, że tak... W sumie będzie oficjalne, ale powiem tak, sąd będzie z tego naprawdę wyczyn. Trener powiedział, że coś z tego będą będzie. Sukcesy. Będą sukcesy. Marcin znowu wróci i jego kibice będą mogli mu kibicować tak jak wcześniej. Co leży u podstawy takiego sukcesu, jeżeli chodzi o akcje charytatywne, dobroczynne? Zespół. Zespół, ludzie, sztab, który mam koło siebie. Mam świetnych ludzi. Katarzyna Tomczak, która praktycznie uczestniczy ze mną w każdych akcjach, w większości nawet inicjatorką tych akcji jest. To jest też osoba, która kocha tą małą ojczyznę, jaką jest Pakość i praktycznie tam działam na 200%. Panie Tomku, nie wiem, czy będziemy się widzieć, ale w nadchodzącą sobotę w Grodzie Piasta jest bal charytatywny, również dla Klimka Szumana. I był Pan jednym z fundatorów tych fantu, który się tam pojawi. Co to takiego?
Tak. Jeszcze są bilety, szanowni państwo, więc możecie dołączyć do tego balu. Można jeszcze dołączyć, zapraszamy. Jak najbardziej włączyliśmy się w akcję, na której się dowiedzieliśmy od mojego przyjaciela, że można wspomóc chłopaka z Janowca Wielkopolskiego, jak najbardziej tak. Ja zawiozłem koszulkę z podpisem Ronaldo, bo taką wylicytowałem w jakiejś... wylicytowałem ją w szkole Skowskiego dla szkoły, dla tej społeczności. No i teraz ją przekazałem do dalszej. Katarzyna Tomczak za to piłkę nożną, którą też gdzieś wylicytowała przy pewnej akcji. Jest to piłka siatkowa obecnych w tamtym czasie mistrzów świata w siatkówce. Więc liczymy też, że tutaj te środki będą spore. Panie Domku, pamięta Pan akcję, tak na koniec już, pamięta Pan akcję, z którą najbardziej gdzieś zabiło Panu serce i zapadła Panu w pamięć? Ile to było? Liczył w ogóle Pan sobie, ilu osobom Pan pomógł, czy udało się pomóc? Powiem, że chyba nie. Nigdy tego nie odnotowywaliśmy, było to bardzo duże. Najwięcej z akcji, które gdzieś to były te początkowe. Na samym początku wszystko się właśnie tak pamięta, człowiek kojarzy to i ma największy do tego sentyment. Później już troszeczkę jest tego coraz więcej, więc gdzieś ta pamięć ulatuje. Chyba pierwsza taka fajna akcja, którą zrobiliśmy, jeśli nie skłamię, to gdzieś 2006 lub 2007. Remont boiska w Radłowie, w której obecnie do dnia dzisiejszego stoją bramki, które sam własnoręcznie spawałem. Proszę bardzo. Tak. Więc nie tylko potrafi organizować tę pomoc, ale sam też pomaga. Wtedy ci się udało. Byłem świeżo po kursie spawania w zawodzie, który wykonywałem i się uczyłem. Faktycznie wykonałem, bramki stoją, więc chyba coś umiem. Czym dla Pana jest miłość? Tak na koniec dzisiejszego walentynkowego spotkania na falach Radia Żnin FM. Miłość? Miłość jest przede wszystkim rodzicielska. Boże, jak ja uwielbiam spędzać czas ze swoimi dziećmi, moją Jagodą i moim Jankiem. Pozdrawiam ich teraz serdecznie. Zawsze powtarzam jedno, że mogę walczyć z całym światem, podejmować trud, wyzwania, ale jak przychodzę do domu, do mojej małej ojczyzny, do mojego małego państwa i widzę uśmiech moich dzieci, to ja tak się ładuję, że ja znowu drugiego dnia wstaję i mam jeszcze pełen więcej siły niż dzień wcześniej. Także pamiętajcie, szanowni państwo, że miłość to nie tylko dawanie sobie cukierków i bombonierek, ale też to, jakie te relacje tworzymy przez 365 dni w roku i to, żeby pamiętać zawsze o tych najbliższych dzisiaj, właśnie o takiej pomocy obcym osobom tak naprawdę. Nie znaliście się wcześniej z tą rodziną? Nie miałem przyjemności poznać tych państwa, więc pierwszy raz kontakt. Więc można, szanowni państwo, tak otworzyć serce i tego byśmy sobie życzyli. A wam, tak jak powiedziałam, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że się spotkamy już po całej tej akcji, po wybudowaniu tego nowego domu w Zalesiu Barcińskim. Tak, myślę, że zrobimy takie oddanie tego wszystkiego. Oczywiście to najpierw państwo będą musieli wyrazić na to zgodę, bo to jest ich dom. Ich miejsce, jeżeli wyrażą zgodę, to jak najbardziej tych wszystkich darczyńców będę chciał im podziękować osobiście za tą pomoc, bo tak jak powiedziałem, nie jeden człowiek czyni dobro, ale sztab ludzi, więc tutaj powstał taki sztab ludzi. Pan Tomasz Kujawa, radny gminy Pakość, a także człowiek, który ma ogromne serce, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka.